Imbir to jest to, co biegacze i sportowcy w ogóle powinni pokochać, jeśli tego jeszcze nie zrobili. Dlaczego imbir? Dlatego imbir, że ma ogromne właściwości przeciwbólowe i bardzo mocno regeneracyjne. Przede wszystkim łagodzi wszelkie bóle, te mięśniowe także. Udowodniono, że potrafi regenerować siły o 25% lepiej niż cokolwiek innego. Oczywiście można spożywać imbir na surowo. Ja natomiast robię izotoniki z imbiru i do tego chcę Was przekonać. Potrzebujemy na litr izotoniku taki może 3-4-centymetrowy kawałek imbiru, który oczywiście trzeba obrać. Obieramy go. Kroimy na bardzo cienkie plasterki, wrzucamy do karafki i zalewamy wrzącą wodą. Odczekujemy, żeby ten napar nam wystygł. Niezbędnym składnikiem każdego płynu izotonicznego jest sól. Niektórzy mówią, że nie należy używać soli. Tymczasem, kiedy się pocimy, a dzieje się to i w czasie upału, i podczas treningu, tracimy bardzo dużo soli mineralnych, dlatego dobrze jest tę sól w izotonikach uzupełnić. Dlatego do takiego przestudzonego płynu dosypujemy szczyptę soli, 2-3 łyżki miodu. Jeśli ktoś nie lubi miodu lub z innych względów nie chce go używać, to polecam syrop klonowy, który jest bardzo dobrym składnikiem każdej diety. Oprócz tego cytryna, no, dla podkręcenia smaku. W ten sposób przygotowany płyn mieszamy i wkładamy do lodówki. Jedno jest pewne, jest w tym niewiele konserwantów, dlatego tak przygotowany izotonik wypijamy w ciągu kilku godzin. Naprawdę nic tak nie gasi pragnienia jak taki imbirowy napój. Doskonały. Naprawdę polecam. Drugim owocem niezbędnym podczas upałów, także dla sportowców, jest arbuz. Arbuz, który się składa w ponad 90% z wody, ale ma także mnóstwo witamin i mikroelementów, także soli mineralnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jak robimy izotonik z arbuza? Bardzo prosto. Trochę pracy jest tylko przy krojeniu i trzeba go wypestkować. Ale uwaga, pestek nie wyrzucamy, bo to także bardzo cenne źródło magnezu i cynku. Można je lekko podprażyć w piekarniku i używać jako przekąski. Kroimy go drobno, miksujemy i później w proporcjach mniej więcej 1:1 tyle dolewamy wody. Może być zwykła kranówka. Jeśli ktoś lubi bardziej z gazem, to oczywiście lekko lub mocno gazowaną. Do tego wyciskamy sok z cytryny, to tak do smaku. Niezbędne, jak przy każdym izotoniku, jest szczypta soli. Dosmaczamy to albo syropem klonowym, albo miodem. Obie te substancje są bogate w mikroelementy, witaminy i enzymy niezbędne do funkcjonowania naszego organizmu. Świeżo przygotowany izotonik ma jednolitą konsystencję. Po kilku godzinach w lodówce zaczyna się nam delikatnie rozwarstwiać, ale zupełnie się tym nie przejmujemy. Wystarczy po prostu zamieszać i nalać do szklanki. Naprawdę, naprawdę dobry. Super sposób na upały mają Turcy, którzy piją namiętnie ajran. I ajran właśnie chcę Wam zaproponować do zrobienia. Żeby zrobić ajran, trzeba mieć jogurt i rozcieńczamy ten jogurt pół na pół z wodą. Ja używam wody gazowanej, dzięki czemu ajran jest taki bardziej lekki. Do tego dosypuje się oczywiście sól. Można dodać czarny pieprz i jeszcze odrobina łyżka lub pół łyżki soku z cytryny. To wszystko mieszamy i smakujemy. Na zdrowie!